Patria Nostra, czyli Nasza Ojczyzna, konkurs historyczny pod tą nazwą był nie lada wyzwaniem. Jego uczestnicy tworzyli animacje komputerowe o ważnym wydarzeniu lub postaci związane z dziejami Polski. Jak historię przekuć w nową technologię? O tym wiedzą najlepsi. Dziś w Markach wręczono im nagrody. Startowały trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół powiatu legionowskiego, wołomińskiego i Warszawy. Uczestnicy sami wybierali wydarzenia historyczne, które chcieli zilustrować. Powstało kilkadziesiąt 30-sekundowych animacji komputerowych. Pierwszą nagrodę zdobyli uczniowie katolickiego gimnazjum w Ząbkach. Tematem ich pracy była bitwa pod Ostrołęką, rozegrana podczas powstania listopadowego. Staraliśmy się przedstawić, jak wszystko wygląda w Ostrołęce teraz, jak wyglądało w czasie tego powstania, jak wyglądała ta bitwa. Bardzo się dobrze odnajdują w tych nowych technologiach, właśnie w animacjach, filmach i to, że mogą się swoją własną wyobraźnią jakoś wykazać. Drugą nagrodę zdobyła praca z Salezjańskiego Liceum w Legionowie. Uczniowie sięgnęli po odległą historię. Wykonali animację na temat koronacji Bolesława Chrobrego. Musieliśmy poznać cały życiorys Bolesława Chrobrego. Dowiedzieliśmy się, jakie ziemie podbił i czym się zasłużył dla naszej ojczyzny. Zwycięskie ekipy pojadą na wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez europosłów. Na konkurs napłynęło ponad 30 animacji. Muszę pogratulować młodzieży kreatywności, wyobraźni. Te prace są bardzo ciekawe. Te wszystkie prace oglądamy jak film sensacyjny. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Instytutu Pamięci Narodowej. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza. Młodzież mogła pogłębić swoją wiedzę na temat tejże naszej przeszłości i przekuć później to wydarzenie historyczne na ten nowoczesny nośnik. Wszystkie animacje są codziennie prezentowane na dwóch dużych billboardach w Markach.